Tak czy siak wszystkich widzów na YouTubie witam. Staramy się jeszcze znaleźć ostatni grimuar na jakiejś wyspie Licza. No, zobaczymy, gdzie ona się znajduje. Podobno gdzieś tu mówią, że tu przy Motare Okozi, ale czy to jest prawda? O fuck, ścigałem jakieś statki tych olbrzymów. Północna mielizna. Nie wiem, no nie chcę, żeby mi się włączył ten. A nie, to jest dopiero tu. To jest ten kanał. Którym się płynie do końca gry, nie? My oczywiście nie możemy przejść gry, bo wtedy nie można robić dodatków do gry. Wzgórze Strażnika, może to gdzieś tu. Idę zobaczyć, co tu jest. Jakieś żarcie, woda. Co tu się dzieje? Coś jest nie w porządku, ale nie potrafisz tego rozkryć. W końcu sobie uświadamiasz. Cisza, wiatr nie szepce, omiatając twoją skórę i nie wygina czubków drzew. Ptaki nie gwiżdżą i nie skrzeczą. Nie ma koncertu owadów. Gdy zakręcasz, odległe głosy cię odnajdują. Nie jesteś w stanie rozróżnić słów w tym niskim buczeniu licznych i jednocześnie brzmiących tonów. Poszukaj źródła głosów. Natrafiasz na wznoszącą się i opadającą kamienną drogą. Wracam tam. O kurde, niepowodzenie. Nie skradlałem. Nie udało się skradać. Gdy posuwając się ostrożnie ścieżką, Eders stąpa nieostrożnie i szura butami po kamieniach. Kolejny nieostrożny krok sprawia, że jeden z kamieni stacza się głośno po zboczu. Duchy otaczające jakąś postać nagle zwracają ku tobie wszystkie pary upiornych oczu. A, walka, ale to będzie easy na pewno. Może to ten Licz, którego musimy wyjaśnić w imię RPG. No nie wiem, ja bym nie powiedział, że jest lepsza niż pierwsza część. Nie, to nie wygląda jak Licz, chociaż może. Dalej siostry. Nie, to jakaś wróżka. Siostry, jak mówi siostry, to musi być baba, a nie chłop. Najpierw mała cofka. Jezu, ten puści deszcz meteorów na nas wszystkich. A to syrena jakaś. What the fuck? Ty, a ten gdzie pobiegł? O Jezu święty, ten gdzieś tam. Dobra. Wyciągnąć, poproszę tu grube działa wyciągnąć. Może nie tak grube. Ale jakieś takie, tym może byśmy tego pieczeń zrobili. Poczarujcie coś porządnego w ogóle. No nie, tacy prosty trochę zajmuje, ale tak naprawdę mi nic nie robią zupełnie, nie? Ci przeciwnicy. Tak nie wygląda syrena. No jak się przeistoczy w złego ducha, to pewnie wygląda. Pradawna zmora. No i tyle pozamiatane. Nic z nich nie wypadło w ogóle. Trochę głupio. What now?
załapen Lavaru Beyond Sick. Dobra, i chyba tyle. Nic tu więcej nie zostało, nie? Ja bym się tu przespał. Bo widzę, że postacie są jakieś ranne, nie wiem czemu. Zapisał. Kolec, widzę, że mi tam mapę wklejasz z wyspą. Gdzie jest ten liczny, ale jak mówicie, że gdzieś tu, to go znajdziemy, nie? O, jest zalana jaskinia. A, widzicie. A, i miał być w zalanej jaskini. No to będzie w zalanej jaskini ten licz. To by się zgadzało w takim razie. Czemu moja załoga ma brak leczenia? O! Lekarz okrętowy. Majtek. Ten też jest majtek, to nie wiem, gdzie on ma być. Nie wiem, dajmy tu sternika teraz, niech się leczy ta załoga, bo kurde. Dobra, a ty wyjdźcie tu. O! Trzy dziurki. Gdy jednak się zbliżasz, zauważasz, że jedno z wejść do jaskini ma zbyt regularny kształt, by mogło powstać jedynie wysiłkiem natury. Bliższe przyjrzenie się mu ujawnia wstawioną w otwór futrynę, aktualnie pozbawioną drzwi. No, to drzwi wypadły, kurde. Oj, tak to już jest. Kryształowa pustynia, no tak się nazywa, no. No zerknijmy jeszcze, a nie, nie da się. No, no ale nazywała się kryształowa pustynia. O, fuck. A mogę mu przywalić z tego, z firebola? Trzeba się cofnąć, bo widzę, że oni tam mają te takie... Cielenie, co to będzie? Eotas? Aż mi się zgra zawiesiła. Starolicznie licz mag bitewny tam jest. Ja pierdzielę. O kurde, czekajcie, bo ten mag bitewny licz to nie jest taki kurde słaby ziomek. O fuck.
are taxed to my limit. Dobra. Dobra, tego leczę, tamtego ranię, nie? Zajebiście. Paraliż. Kurde, wleźli na ten. Ten to by się mógł poleczyć w sumie. Dobra, toksyczną chmurę jeszcze, nie? No kurde, wal tym w niego. Co by tu jeszcze rzucić w tego? Dobra, dostał za 60. Dobra, ale ten coś nie chce umrzeć, o co chodzi? Ten młot na niego. To na niego jeszcze. O, fuck, umarł. Dobra, tłumienie magii mu rzućmy. Kurde, ale tak wychodzi mi, że na siebie samego rzucę. Zrzućmy, o tak. Dobra, i teraz.
No i już siedzi na jakimś paraliżu. Strasznie dużo czarów. Widzieliście, ile rzucił czarów na raz? Strasznie mocny, znaczy jakby nie chcą umrzeć, nie? Dobra, rozpadź się na kawałeczki. Dobra, mamy Grimoire Awanturnika. No dobra, przyniesiemy go i będzie git. Zobaczmy jeszcze, co tu się jeszcze znajduje. Tylko bym sobie zapisał i chyba odpoczął, bo moja ta jedna postać jest taka na strzała. Aha, ty może tam wejść. Nie wiem. Puść ten deszcz meteorów tutaj. A ty tutaj chodź. Porobione. Tutaj to samo. Kurde, dziwnie tak idę, coś w... Oh fuck, wlazłem w to. No dobra. Aparatura, nie aparatura. Zapiszmy to sobie. I tron licza. Szkoda, że jakieś gadki nie było, tylko taka od razu walka. Wiecie, ja wolę jednak, jak się gdzieś tak wchodzi i oni mówią: no tutaj spoko, co tu robisz, robaku? Ja mówię: ja nie jestem robakiem. Przygotuj się na śmierć, robaku. Ktoś skreślił na tym postrzepionym kawałku papieru słowa tradycyjnej szanty. Nasz okręt smukły jak kobita, żwawa, I'm spirente. Parfitto to nasz łaskawy kapitan, a troski na lądzie zostały. Nie no, piękna pieśń. Biorę ją, może to sprzedam później gdzieś. Był ostatnio w herbaciarniku, zakupiłem, kurde. Earl Grey Imperial. Moja ulubiona poranna herbata. I nie tylko poranna. Po prostu pyszna herbata. Nazwa wyspy. Rozpęd ją nazwiemy. Bo nam powiedział, że zalana jaskinia, to tam trzeba szukać w zalanej jaskini. Pięknie się prezentuje. Dobra, jeszcze jako, że już jesteśmy tutaj, zobaczmy tą lagunę, czy coś tu znajdziemy. W ogóle te laguny ja znajduję, nie wiem co to jest. Takie jakieś, że coś przed nami przepływa, nie? Zidentyfikuj istotę. Chyba ten z przetrwaniem może, nie? O, powodzenie. Słyszałeś o tych... To Quillitaki, widzicie rogi? O, przygotować działa, wszyscy na stanowisko. Dobra. Harpun. Upowodzenie. O kurde, kadłub nam przebija. Kurde, z nabicia. Zaatakuj, rzuć w bestię ładunkiem. Zaatakuj zwierzę magią. Mroźne grabie.
Kurde, rozsierdziło ją to. Chyba się udało. Wilk morski. Fajne. No, no. Tak właśnie walkę żeśmy, kurde, przeprowadzili. Stare pobojowisko. Pretendent u Amoru. O co chodzi? U Amoru. Rzucać czary, ale tam ci dostawali czary, przecież on dostał za 60 ten typ, co rzuciłem czary z trucizną. A, to są ci pretendenci, ale oni nie powinni być na tej jednej wyspie? To kwiata tam trzeba było zabić zanim nas przejął, nie? Bo on przejmuje kontrolę nad... Dorosła pantera. A, to jakiś... O, patrzcie, przestraszyła się jeszcze. Kurde, ten coś nie trafił chyba tym swoim strzałem zajebistym. Co w świniego zamieniliśmy? No i zginął, kurde. O, dziedzictwo Aiminianim. No dobra. Nie jest to jakiś tu super łupu jakiegoś wielkiego, nie było z tego, a walka też nie jakaś mocna, no ale... Zawsze coś, nie? Jestem ciekaw, ile teraz mamy. Mamy 20 poziom. O kurde. Czy to mamy maksymalne poziomy już? Fuck. To znaczy, że nigdy nie będzie łatwiej? Ja pierdzielę. Kurde, to powiem wam, że to mnie nie napawa optymizmem, bo ja nie wiem, jak my mamy kryształowego pająka zabić, jeśli my mamy maksymalny level, a on jest i tak 10 leveli wyżej od nas, nie? Uuu, Słona Grota, brzmi jak jakieś fajne miejsce. Wpływam tam. O, fuck, co to jest? Jaka baba tu jest? Mistrzyni znaków Auranik, obłąkana sztuk... Ja pierdziele, jak ma taki podpis, to pewnie jest mocarz z niej. Pewnie ma też jakiś wysoki level. No, kuźwa. Nie wiem, co to jest obelisk oczyszczenia, ale... Walnę w niego... Nie zadziałało. On ma jakąś odporność w ogóle, jakieś tarcze ma na sobie. Fakt, gdzie się tu patrzy. O kurde. Dobra, ja tam nie podchodzę. O, fuck, się przestraszyli i to wszyscy. Ja pierdzielę. A baba jest mocna. Jezu święty. Co ona tam czaruje? O kurde, stworzyła jakieś klony swoje, stworzyła. Ile to jeszcze będzie trwało? Ja
Nie no, moc aż kurde. Dobra, coś tam podostawali, jakieś damage. No i co? Ale ja tam nie podchodzę, bo tam jest kurde ogień. Strzelę w nią kulą taką, co się toczy. Może tu przyjdzie. Czemu on ściągnął z tego? O, w dupę! Widzieliście, co się stało? Okej, dobra, to już wiem, o co chodzi. Ja pierdzielę, dobra, wczytuję to. No powiem wam, że fajnie, nie? Nie walczymy z tym. Rozpęd, ty z tym walczyłeś? Z tą czarodziejką? Ja wychodzę. To ona jest jak ten pająk, nie? Też jakiś tam kurde 500 leveli wyżej, elo. Sad pełen drzewko i kit to bez wątpienia dobre miejsce na kupno czego? Agulka, dzięki za 100 cheersów. Owoc kojki, potwierdź. Nie wiem, przehandlujmy to. O, zniżkę na przedmioty mamy, a może wzwyżkę na kupno? Dobra. No to co, to trzeba temu typowi oddać teraz tego. Czemu nie mogę tu płynąć? Dziwne. Czemu bank idzie spać? Jaki bank idzie spać? Mielizna. Płonąca mielizna. Ja tu żadnej mielizny nie widzę. Fak, gonią mnie. A nawigator, kurde, ranny. Okej, nic tu nie ma. Okej, kto to jest? Majtek. Kuk. No dobra, niech się leczą. Teraz to leczenie widzę, że idzie chyba troszeczkę. Wcześniej to się coś nie chcieli doleczyć. Mhm. Kto
się wyleczył. Działo nowe, o, akurat mam miejsce na działo nowego. Ciekawe, co jak damy temu ostatnią ten, to pewnie będzie walka z nim. Coś tak czuję, że on, bo on jest demonicznym, kurde, demonem. Demonicznym demonem. No bo my teraz idziemy do takiego chochlika przerośniętego, oddać mu ten grimoire odlicza. I nie wiem, dostać za to artefakt, ale on powiedział, że jak będzie tam miał 3 grimoire, to on w ogóle będzie niezniszczalny, ale nie wiem, czy to jest prawda. Myślicie? Może mnie czegoś nauczy fajnego. Jakiegoś beznadziejnego czaru znów, albo coś takiego. Zabij chochlika. No, wydaje mi się, że on mnie zaatakuje sam z siebie, jak dostanie wszystko, czego szukał. Bo na jedno wyjdzie. On niby się za Boga uważa, ale takiego lewusa jakiegoś, więc mi się tam nim nie przejmował za bardzo. No. Mam grimoire, dobra, daj księgę. Tracisz przedmiot całkowicie, okej. Mam na razie dość ksiąg. Przyjmij swoją ostatnią nagrodę i idź. Aha, XO, koniec, łuk. No a co, a coś więcej? Aha. Myślałem, że będzie jaka walka. A, dobra. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o ten, tak naprawdę o tą część, nie? Z główną, znaczy z fabułą, wydaje mi się, nie powinniśmy mieć teraz problemu. Postacie mamy 2 levele wyżej niż mieliśmy, jak wchodziliśmy w walkę. Mamy 2 pomieszczenia połączone długim korytarzem. Oba pomieszczenia są niewielkie, nie można się nawet wyprostować. Znajdujemy się w pierwszym pomieszczeniu, w którym są 3 włączniki. W drugim pomieszczeniu zwisa z sufitu żarówka. Możemy przejść z pierwszego pomieszczenia do drugiego, ale wrócić się nie możemy. Na przykład drzwi się zamykają po przejściu. Pytanie, w jaki sposób stwierdzić, który z 3 włączników włącza żarówkę, jeśli z pierwszego pomieszczenia nic? Proste, pocieple. Co? Który z 3 jeśli... Nie widać, czy żarówka świeci się w drugim. Co to jedynka? Kolec mówi proste, pocieple. Jedynka się świeci Druga jest ciepła, bo po chwili zgaszona, a trójka zimna, nie oświecona nigdy. Co? No chyba kurde nie bardzo. Nie, to jakoś było, czekaj. Mamy 3 włączniki.
A to jest takie logiczne, czy trzeba szukać kruczków w słowach? Nie, mi się wydaje, że to coś było, że trzeba było włączyć. Co koleś już rozwiązał? To ja nie rozumiem rozwiązania kolca. Dobra, i do świątyni. Nawet ty rozumiesz, no ale to ja nie rozumiem, no nie ten. Może ktoś to rozpisać z przecinkami i kropkami normalnie? Trzy łączniki, trzy żarówki, ale przecież jest jedna żarówka. Trzy włączniki, jedna żarówka. Aha, o to chodzi, że jeśli się... No ale one... Nie wiem, czy to tak, wiecie co, jak ja bym załączył żarówkę, to ona by była od razu gorąca przecież, ze żarówka, no, po chwili. Wiem, że to takie kurde, dla mnie to takie głupie rozwiązanie. A nie, źle idę, czekajcie, bo źle poradzę. Zacznij kupować LEDowe. Może, nie wiem, energooszczędne się chyba powoli, zwykła żarówka to się od razu była gorąca, pamiętam. Już dawno zwykłej żarówki nie miałem. W sumie, że nigdy nie dotykałem zimnej żarówki. No, i nie mówiąc o tym, że LEDowe się już nie grzeją w ogóle. Słuchajcie, moi mędrcy, oto mam 5 szlafmyc. Co to jest kuźwa szlafmyca? Gdzie ty kurde znajdziesz burak? To był jakiś... Z 80 lat w zagadki są. Nikt nie wie, co to jest szlafmyca. Ty no, gdzie ja jestem? Dwie czarne, trzy białe. Każdemu z was nałoży jedną i każe zgadywać, jaki kolor ma szlafmyca na jego głowie. Król ustawił mentów w kolejności. Niski, średni, wysoki. W ten sposób, aby wysoki widział dwóch pozostałych, a średni tylko niskiego. Wysoki odpowiedział, nie wiem. Średni odpowiedział, nie wiem. Nisli pomyślał i odpowiedział. A ile mamy? Dwie czarne, trzy. No to nie wiem. Nie, nie chcę mi się myśleć. No pewnie trzeba tak zrobić od tyłu, że ten czarny, co on mógł, ten najwyższy, co mógł widzieć. Że nie wiem. Właściwie czegokolwiek by nie... Jakby zobaczył, jakby tamci mieli te dwie... Dwie czarne, no to on by widział ten najwyżej, nie? No więc on musi mieć białą na głowie. Jeśli ten na górze ma białą,
Tak? Nie, czarną musi mieć. Nie. Jak. Czekajcie. No, jakby zobaczył dwie czarne, to ten, więc musi mieć białą. Ten na dole ma taką możliwość, jeśli na górze ma jedną białą, ten na górze ma białą, to ten po środku. Czekaj, kurwa, mi się pomieszało. Czyli jest ten. Kurde, nie mogę sobie na skierowaniu pisać. O, ten średni, ten i ten wysoki. Mówi nie wiem, więc ma czarną. Tak? Ma czarną. A ci mają albo białą, albo czarną. Nie? Bo jeszcze została biała, biała. Biała i jedna czarna. No i ten po środku wie, że ten u góry ma czarną. No, więc jeśli ten na dole by miał czarną, to on by wiedział, że ma białą sam, ale nie wie. Ten na dole nie ma czarnej, bo to czyli musi mieć białą i ten po środku też musi mieć białą. Albo czarną. On sam nie wie, bo jest głupi. A ten na dole ma białą, no. I kurde, i to jest akurat logiczne. To sobie trzeba wszystko w pęcie narysować. No to narysowałem na kartce papieru, ale używajcie pęta. I tak to zejście w głębiny. Ja tu zapiszę. Nie będziemy dzisiaj bić tego demona, smoka, oka wielkiego boga. Bo to nie jest czas na dziś, ale my tam zejdziemy. Jeszcze go pokonamy. Po prostu. Nie, nie w tym momencie, nie? Bo nam się nie chce dziś. Bo dziś to trzeba spać iść. Czemu to takie drogie jest te zebrane annały? Jakie psy tu w ogóle mamy? Co to jest moc? Aha. O kurde, plus dwa mocy. Eken ma rękawice. Kurde, wiecie co? On jak głupio ma te rękawice. Kurde, no ma 20% szans na zadanie od... Kurde, no jeden damage mi to zwiększa, ale mam od razu skuteczność na te... Na ogień 15. Nie. Ten by mógł mieć coś na łapy, jakieś fajne, nie wiem, leczące czy coś, a on nic nie ma. Nie, te moje postacie jakieś mają małe. Sam nie wiem.
No ten wali z tej laski ciągle, nie wiem czy ta. Wszystkich rodzajów obrony oprócz odbicia dla pobliskich sprzymierzeńców. Wiele to nie kosztuje, zróbmy sobie to. A to nie jest nawet solidna jakaś, jaka to jest jakość? O kurde. No legendy z tego nie zrobię, ale... Mistrzowska jakość. O kurde, nawet nie wiedziałem, że on tak, że tak słabo ten przedmiot wyglądał tak naprawdę. Ja mam w ogóle jeszcze w tych przedmiotach. Na przykład zapewnia życie po śmierci, nie? Zapewnia zagubienie w czasie. Ale to nie są, to są takie aktywne rzeczy. Się patrzę, czy tu coś jeszcze bym im mógł zapakować, co by mogłoby im jakoś pomóc w walce później. Tu jakieś poty w ogóle miałem, bo zbierałem, pamiętam gdzie one są. Na pewno takie poty zbierałem. O, są. Tak mówię. Dobra. O, widzicie? Od razu lepiej. To sobie damy tu. No ten powinien mieć jakieś poty, ale on nie ma. Kurde, zwojów mu nie mogę dać. A te małe poty to sobie w dupę może wsadzić, to w ogóle nic nie leczy, nie? Ile rowków przeciętnie ma normalna płyta winylowa długo grająca, tak zwany single play z jednej strony? Jezu, nie mam pojęcia, no skąd ja mam takie rzeczy wiedzieć? Niech on ma trzy takie, a temu dajmy tu, no i temu też dajmy. Miał 4, 3, 5. Mag by miał mniej w takim razie, no i to jest uczciwe. I wiedział, że to jest uczciwe. Dobro, dłonie dobroci i nędzy. To wygląda fajnie. To jakieś tornada. Zwój większego huraganu. Nawet nie wiem, co to jest. Mściwa burza.
Narkotyki. No a tam narkotyków nie będziemy brali, bo wiecie jak to jest z narkotykami. Kolec zasubskrybował to 13 miesięcy. Dziękuję Kolcu za zasubskrybowanie. Aha, bo to... co? Coś jest nie tak, to ktoś ci podarował suba. Ale no jak najbardziej szanujemy też takiego suba darowanego, nie? No bo czemu nie? Gdzie te leczące mikstury są? Kurde, no dałem je tutaj przed chwilą, tu. Nie widzę. A, tu. Ale to jest pomniejsze, no go, o, tu miałem. Dobra, tak to sobie damy. Myślę, że będzie git. Dobra, i ja to sobie zapiszę. I możemy... Jesteśmy gotowi na walkę, ale mówię, nie dzisiaj już, bo jest późno, pierwsza w nocy.